Co teraz widzisz? Można powiedzieć, że nic. Czysta biel. Pustka. Biały ekran jak kartka papieru lub płótno, które czasami masz przed sobą. Im dłużej patrzysz w tą pustą, nieprzeniknioną biel, to chcesz ją zlikwidować. Coś na niej narysować. Tylko co? No weź, coś narysuj. Szybko, teraz. Ale nie masz pomysłu. Ten stan to właśnie artblock. W dzisiejszym filmie zajmiemy się znalezieniem sposobów na to, by sobie z nim poradzić. Jednak by nie patrzeć cały czas w tą irytującą biel, zobaczysz, w jaki sposób powstał ten rysunek. To co? Zaczynamy. Artblock to nic innego, tylko brak natchnienia lub niski poziom artystycznej weny. Można powiedzieć, że jest to czasowe obniżenie lub nawet wyłączenie naszej kreatywności. Inaczej możemy go określić jako blokadę twórczą. Skoro oglądasz ten film i słuchasz tego, co mówię, nie jest on ci obcy i chcesz, żeby raz na zawsze zniknął z twojego życia. I tutaj pierwsza uwaga. Nie zniknie. Jest to całkowicie naturalny stan, który dotyka każdego człowieka. Nie tylko artystę, ponieważ kreatywność odnosi się nie tylko do sztuki, ale do bardzo wielu dziedzin życia. Inżynier budujący maszyny też musi się wykazać pomysłowym rozwiązaniem jakiejś potencjalnej usterki. Programista również w innowacyjny sposób musi pokonać problemy typowe dla jego sfery działalności. W świecie sztuki kreatywność wiedzie wiodącą rolę, dlatego dla nas artystów jej brak jest tak odczuwalny. Więc przede wszystkim uświadom sobie to, że ten nieprzyjemny stan totalnej pustki w głowie i paraliżu twórczego, gdy widzisz tą wielką, białą i przeraźliwie pustą kartkę, to coś zupełnie naturalnego. Coś, co dotyka nie tylko ciebie, ale wszystkich. Nawet tych największych artystów, których pracę podziwiasz. I jedyne, co możesz zrobić, to spróbować ograniczyć występowanie blokady twórczej i skrócić jej czas tak, by jak najszybciej móc wystartować z realizacją nowych i coraz lepszych pomysłów na pracę. Sam też doświadczałem artblocku nieraz, ale udało mi się opracować kilka metod, jak sobie z nim radzić. Teraz brak weny oczywiście czasem mi doskwiera, ale nie jest to stan całkowicie paraliżujący moją pracę. Mam raczej problem z nadmiarem pomysłów i wyborem tych najlepszych do realizacji. Uwierz mi, nie dlatego, że jestem geniuszem kreatywności, bo daleko mi do tego. Powodem tego jest raczej kilka nawyków, które konsekwentnie realizuję w swojej pracy, i dzięki temu nie mam praktycznie żadnego problemu z brakiem pomysłów. Postaram ci się przedstawić kilka z nich. Zapewne nieraz słyszałeś już radę, że jak masz brak weny, to najlepiej zrób sobie przerwę, odpocznij i pomysł z czasem przyjdzie sam. Okej, jest to jakiś sposób, ale uwierz mi, nie zawsze działa. Możesz iść na spacer, potem z niego wrócić i pomysłu dalej nie będzie. Nie chcę ci przedstawiać prostych trików na pozbycie się artblocka, bo nie tak to działa. Ćwiczenie swojej kreatywności to raczej dłuższy proces, a nie jednorazowy trik, który działa jak wyłącznik światła, gdy zrobisz cyk i zapala się żaróweczka nad głową. Dlatego pierwszą metodę zaczerpnąłem od firmy, której produkty są wynikiem ogromu kreatywności. Tą firmą jest Pixar. Jeśli nie wiesz, czym zajmuje się to studio, to już ci mówię. To oni wyprodukowali takie filmy jak wszystkie części Toy Story, Gdzie jest Nemo, Auta i Nie ma mocni i jeszcze wiele innych. Ich produkty są wynikiem setek tysięcy, jeśli nie milionów pomysłów artystów koncepcyjnych, projektantów, scenarzystów, animatorów, modelarzy i setek innych pracowników tego studia. Ci ludzie zdecydowanie wiedzą, jak sobie radzić z artblockiem. Wiesz, jak to robią? Oczywiście zatrudniają jednych z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. To naturalne. Ale nawet oni są narażeni na brak pomysłów. Żeby tego uniknąć, menadżerzy umieszczają specjalistów z różnych dziedzin w jednym pomieszczeniu. Animator nie pracuje tylko z animatorami, ale ma obok siebie kogoś, kto projektuje postaci, albo odpowiada za tworzenie scenerii otoczenia lub nawet scenarzysty. Dzięki temu dyskusje, które między nimi się rodzą, prowadzą do bardzo zaskakujących wniosków, bo każdy z tych ludzi ma zupełnie inne spojrzenie na dany problem. Każdy siłą rzeczy jest otwarty na zgoła odmienne spojrzenie na temat, które dla niego wydają się pozornie oczywiste. Kiedy zadasz to samo pytanie, rysownik odpowie na nie w jeden sposób, a animator w zupełnie inny. Tak jak rysownikowi nie przyszedłby kompletnie do głowy. Tak się wychodzi poza szablony i schematy, a projekty, które powstają dzięki takim burzom mózgów między specjalistami z różnych dziedzin, są naprawdę kreatywne i innowacyjne.
Jak ty możesz zastosować tą metodę dla siebie? Bardzo prosto. Po prostu rozmawiaj z ludźmi. Poznawaj ich opinie, jakby podeszli do takiego czy innego pomysłu. Ich odpowiedzi mogą cię totalnie zaskoczyć, a co za tym idzie, otworzyć twój umysł na całkowicie inne rozwiązania. Tylko nie rozmawiaj z jedną osobą. Rób to z wieloma i to często. Na żywo, przez telefon czy w sieci. Nieważne gdzie. Jak myślisz? Czy przy ciągłych dyskusjach o możliwych rozwiązaniach z dużą ilością ludzi dalej będzie cię prześladować artblock? Inna metoda jest pozornie niezwiązana z rysunkiem i malarstwem. Kreatywność idzie w parze z wiedzą. Co to znaczy? Im więcej posiądziesz wiedzy, tym więcej będziesz mieć pomysłów. Dlatego czytaj książki, słuchaj audiobooków, oglądaj filmy, uczęszczaj na wykłady wszelkiego rodzaju. Nie tylko z dziedzin artystycznych. Oczywiście nie mówię, że jeśli pójdziesz na wykład z fizyki rakietowej czy genetyki, to nagle pozbędziesz się artbloku. Nie o to mi chodzi. Poznawaj dziedziny, które cię interesują. Rozszerzaj swoją wiedzę w tym kierunku. Może uda ci się połączyć te dwie dyscypliny. Nawet zupełnie ze sobą niezwiązane. Myślisz, że artysta nie może być ekspertem w innej dziedzinie? No oczywiście, że może. Są nawet wybitni specjaliści w różnych branżach, którzy również zajmują się działalnością czysto artystyczną. Był nawet taki, co postawił stopę na Księżycu. Takie wydarzenie na pewno jest w stanie wpłynąć na twórczość. Poznaj Alana Beana, człowieka, który jako czwarty w historii chodził po Srebrnym Globie, a zaraz po zakończeniu kariery w NASA malował pejzaże Księżyca i astronautów na jego powierzchni. Robił to na pełny etat i stał się naprawdę znanym i cenionym artystą. Malował od początku lat 80. XX wieku aż do swojej śmierci w 2018 roku. Ale popatrzmy trochę bliżej, na nasze rodzime podwórko. To są prace Joanny Kubicy, studentki medycyny, która w bardzo kreatywny sposób łączy znajomość anatomii, niewątpliwie wyniesioną z podręczników i atlasów medycznych, ze sztuką rysunku. Musisz przyznać, że tym pracom nie brak oryginalności, a przede wszystkim pomysłu, jak ukazać człowieka w bardzo pięknej, ale jednocześnie nieszablonowej formie. Swoją drogą bardzo zachęcam cię do zaobserwowania tego profilu, bo zapewne w przyszłości pojawi się na nim więcej takich perełek. Link do jej profilu znajdziesz w opisie filmu. Wróćmy jednak do tematu. Widzisz, że nawet na naszym rynku artystycznym są twórcy łączący sztukę ze swoimi branżami. Lekarze, inżynierowie czy nawet stolarze również tworzą, osiągając bardzo ciekawe i nieszablonowe pomysły. Dlatego jeśli chcesz szukać nowych pomysłów na prace, które zaskoczą i spodobają się twoim widzom, to również skieruj się ku zupełnie innym dziedzinom życia. Na pewno pozwoli ci to przezwyciężyć twój artblock. Innym sposobem walki z kreatywną niemocą jest eksperymentowanie i testowanie. W świecie rysunku i malarstwa robimy to dzięki szkicom. Robiąc szybki szkic, testujesz pewne pomysły i już na wczesnym etapie pracy jesteś już w stanie ocenić, czy końcowy efekt będzie ci odpowiadał, czy nie. Jeśli jesteś z niego zadowolony, to możesz dalej go realizować. Przede wszystkim musisz pozwolić pojawić się błędom i niedoróbkom. Ponieważ strach przed popełnieniem błędu jest również jednym z czynników wyzwalających artblock. Dodatkowo przy szkicach masz znacznie większą swobodę pracy. To tu właśnie jesteś w stanie eksperymentować. Nawet jeśli ta czy inna próba ci nie wyjdzie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wywalić kartkę do kosza. Szybki szkic pozwoli również zacząć pracować twojemu mózgowi i uruchomić jego kreatywny napęd. Nawet przypadkowa zła kreska może podsunąć ci pomysł, który sprawi, że praca nabierze tempa. Zobaczysz kształt, który może bardzo wzbogacić kompozycję lub po dodaniu kilku kresek może nabrać cech czegoś totalnie realistycznego i również wzbogaci twoją pracę pod względem artystycznym. A jeśli nic z tego nie wyjdzie, to nawet niewielki nieudany eksperyment będzie kolejnym krokiem do sukcesu. Przynajmniej będziesz już wiedzieć, w którą stronę nie iść. Następny sposób na pokonanie artblocka to zwykła cierpliwość i konsekwencja. Patrząc na dorobek innych artystów i ich super prace, widzisz tylko końcowy efekt. Z reguły nie znasz czasu, w jakim powstawały. Czasami autorzy pokazują wszelkiego rodzaju making ofy lub gdzieś opisują lub opowiadają, jak dany rysunek czy ilustracja powstawała. Ale z reguły nie zwracamy na to większej uwagi jako widzowie. Prawda jest taka, że większość z tych dzieł nie miała swojego momentu, w którym autor krzyknął "Eureka!" i zaczął dochodzić do końcowego efektu jak po sznurku. Myślisz, że taki Matejko wstał pewnego ranka i powiedział przy śniadaniu: "Trochę mi się nudzi. Może dzisiaj sobie machnę hołd pruski albo jakąś bitwę pod Grunwaldem?" Te obrazy powstawały przez lata. Sam Matejko wielokrotnie zmieniał koncepcję i niektóre rzeczy przemalowywał lub wręcz malował od nowa.
a sama koncepcja ewoluowała wraz z powstawaniem dzieła. Coś, co początkowo miało inną formę, docelowo wyglądało zgoła inaczej niż początkowe szkice. Więc możesz wyciągnąć z tego taki wniosek. Nawet jeśli pierwotny pomysł wydaje ci się trochę głupi, to warto spróbować podejść do niego z kilku stron, bo może się okazać, że pierwsza niezbyt atrakcyjna koncepcja przy drugim, piątym, a może nawet dziesiątym podejściu okaże się całkiem ciekawa. Siadając do pustej kartki, musisz również wiedzieć, że nie każda praca musi być twoim dotychczasowym dziełem życia. Właśnie takie myślenie o swoich pracach, które zaraz chcesz rysować czy malować, potrafi być wręcz paraliżujące. To również jest przyczyną blokady twórczej. W trakcie pracy poprzez lata udało mi się zmienić nastawienie do moich rysunków i obrazów. Nie traktuję ich jako wielkie dzieła, ale raczej sposoby na rozwiązanie pewnych problemów. Zadaję sobie proste zadanie, które dany rysunek ma zrealizować. I to polecam również Tobie jako lekarstwo na artblock. Nie zastanawiaj się, jak stworzyć przełomowe dzieło Twojego życia. Gwarantuję, nie uda Ci się to, bo akurat teraz sobie to wymyślisz. Stawiaj sobie raczej małe wyzwania, łatwe do realizacji. Wspomniałem w innym filmie o zasadzie, jaką staram się kierować przy swojej pracy. Moim hasłem przewodnim jest postęp, nie perfekcja. Uwierz mi, jeśli będziesz się do niego stosować, również pomoże Ci to znacznie zmniejszyć Twoją niemoc i kreatywną blokadę. Już Ci wyjaśnię, w jaki sposób. Jeśli będziesz chciał usprawnić tylko jeden mały aspekt Twoich umiejętności artystycznych, to znacznie łatwiej będzie Ci wymyślić temat pracy, którą będziesz chciał poćwiczyć. Jeśli chcesz trenować na przykład proporcje twarzy, to oczywiste, że nie będziesz robić pejzażu miasta. Jeśli zadasz sobie pytanie, co dzisiaj narysuję, to przed Tobą staje tyle tematów, że nie jesteś w stanie wybrać akurat tego konkretnego. W Twoim mózgu tworzy się taki nadmiar informacji, że nie sposób będzie wybrać tej właściwej. Dlatego właśnie staraj sobie zadawać przed rozpoczęciem rysunku raczej takie pytanie. Co chcę usprawnić w moich pracach? Tylko pamiętaj, wielkie pytania paraliżują, małe skłaniają do szybkich rozwiązań. Zadaj więc takie, które są najprostsze, jak się tylko da. W jaki najdrobniejszy sposób mogę polepszyć swoje rysunki? Albo inne. Czy jest jakaś drobna zmiana, która sprawi, że mój następny rysunek będzie lepszy od poprzedniego? Dzięki temu, po pierwsze, znacznie łatwiej wybierzesz temat do swojej następnej pracy, a po drugie, małymi krokami dojdziesz do poziomu, o jakim nawet nie marzyłeś kilka lat wcześniej. No to przedstawię Ci ostatni sposób, w jaki możesz sobie poradzić z uporczywym artblockiem. Są nimi cykle prac. Łatwiej jest wpaść na jeden dobry pomysł niż na 20, prawda? Dlatego jeśli tylko Ci się to uda, to idź za ciosem. Dlaczego masz stworzyć tylko jeden ciekawy portret danej osoby? Zrób ich 5 albo 10. Każdy w innym ujęciu, ale wszystkie będą miały jakąś wspólną cechę, która będzie spinała te prace jak klamra, tworząc z nich właśnie cykl. Może będzie to pejzaż, który pokazuje to samo miejsce w różnych porach dnia albo roku. Tutaj to już zostawiam Tobie, jakie cykle możesz stworzyć. Pogrzeb w swoich starych pracach. Może się okaże, że są takie, do których chcesz wrócić i podejść do tego samego tematu z trochę innej strony. Cykle prac lub nawet tworzonych tylko dla siebie lub do przysłowiowej szuflady pomagają rozwijać dany pomysł i odkrywać jego inne aspekty, których nawet byś się nie spodziewał. Dlatego to również może być świetny sposób, aby ominąć artblocka poprzez ponowne wykorzystywanie tematów, które rozpocząłeś już wcześniej. Ale tworzenie całych serii prac ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę. Tworząc taki cykl składający się z kilku lub nawet kilkudziesięciu rysunków czy ilustracji, pokazujesz potencjalnym klientom, że jesteś w stanie w ogóle wykonać takie zadanie. Jeśli marzysz, żeby w przyszłości dostawać zlecenia za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, a nawet więcej, to wiedz, że bardzo rzadko zdarza się, by takie sumy otrzymywać tylko za jedną pracę. Chyba wszystkie moje zlecenia, jakie były warte ponad 5 czy 10 tysięcy, to były właśnie cykle ilustracji. Nieważne, czy w formie komiksu, zestawu ujęć do animacji, czy jakiejś innej. Moim zadaniem było stworzenie jakiegoś spójnego zestawu obrazów. Możesz być genialnym artystą, który robi oszałamiające rzeczy, jednak musisz też pokazać swoim potencjalnym klientom, że jesteś w stanie dokończyć nawet bardzo duże i złożone projekty. Uwierz mi, że jeśli wydawca ma do wyboru kogoś, kto robi ilustracje, które wysadzają z butów, ale każda jest z innej bajki, lub kogoś, kto ma zaledwie przyzwoity poziom, ale jednolity styl, który jest w stanie utrzymać przy wielu pracach, to do bardzo rozbudowanego projektu wybierze tego drugiego.
ma znacznie większą pewność, że to właśnie on dociągnie projekt do końca i dzięki temu będzie miał on spójny wizerunek. Dlatego widzisz, że robienie cyklu prac może również mieć inne zalety niż tylko sposób na kreatywną czkawkę. Sam rysunek jest już gotowy, więc chyba przyszedł czas na małe podsumowanie. Przedstawiłem Ci kilka sposobów, jakimi radzę sobie z artblokiem. Jak usłyszałeś, nie są to proste triki do zrobienia w 2 minuty. Przedstawiłem Ci raczej kilka pomysłów na zmianę sposobu podejścia do swojej pracy artystycznej. Dojście do nich zajęło mi dobre kilka lat i muszę przyznać, że działałem na zasadzie prób i błędów. Nie chcę nawet sugerować, że w Twoim przypadku zadziałają w taki sam sposób. Jesteś inną osobą, masz swój charakter i jedne rzeczy mogą działać ożywczo na Twoją kreatywność, a inne wręcz odwrotnie. Mam nadzieję, że chociaż jeden z nich pomoże Ci przezwyciężyć Twoją twórczą niemoc i sprawi, że będziesz tworzyć super pracę z coraz większą łatwością. Życzę Ci tego z całego serca. Tymczasem do następnego razu. Cześć.